Sabina Głuch, witam i zapraszam na kalejdoskop Beskid News. A w wydaniu: dożynki gminne w gminie Jasienica, pożegnanie wakacji u Jagusia, bezpieczna droga do szkoły, podsumowanie wakacji przez bielską policję, leśni detektywi na wakacjach, toaleta na Starówce otwarta, Divers Downhill Contest w Wiśle, pożegnanie lata w Kętach, Helios zaprasza. Zaczynamy! 30 sierpnia w Rudzicy odbyły się dożynki gminne w gminie Jasienica. Tegoroczne obchody Święta Plonów w gminie Jasienica rozpoczęły tradycyjne uroczystości u gazdów w Landeku w wykonaniu zespołu regionalnego Międzyrzeczanie. Tym razem gazdami dożynek byli państwo Szramek. Z Landeku barwny korowód ruszył do Iłownicy, gdzie w kościele pod wezwaniem świętego Jana Pawła II odprawiono dziękczynną Eucharystię za tegoroczne zbiory. Po zakończeniu mszy świętej korowód dożynkowy przejechał do amfiteatru w Rudzicy. Mieszkańcy gminy jak co roku odpowiednio udekorowali trasę przejazdu. Na ręce włodarzy gminy Janusza Pierzyny i Jana Batelta przedstawiciele 14 sołek złożyli tradycyjne wieńce dożynkowe. Reprezentantki Gminnej Rady Kobiet wręczyły symboliczne upominki Zofii Szramek oraz Magdalenie Pierzynie. Zespół regionalny Jasieniczanka zaprezentował tradycyjny ceremoniał dożynkowy, w którym przypomniał dawne zwyczaje. Tuż po występie wójt gminy powitał gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podziękował rolnikom za ich pracę i trud. Podziękował także tym wszystkim, którzy pielęgnują piękne tradycje i przekazują je kolejnym pokoleniom. Przezacni rolnicy i wszyscy ci, którzy niezależnie od areału... Janusz Pierzyna, dziękując gazdom dożynek, złożył na ich ręce pamiątkową tablicę. W gminnych dożynkach w gminie Jasienica. W tegorocznych dożynek. Bardzo wam dziękuję. Na zakończenie części oficjalnej wójt gminy, przewodniczący rady gminy oraz radni podzielili chleb. Na scenie rudzickiego amfiteatru wystąpił zespół śpiewaczy miasta Pertwald. Wszystkich do wspólnej zabawy porwał zespół Kwaśnica Bawarian Show. Tam znajdziesz na pewno szarotkę wśród al, a zerwać ją trudno. 29 sierpnia w Bacówce u Jagusia w Szczyrku odbyło się pożegnanie wakacji. Przy dźwiękach góralskiej muzyki w Bacówce u Jagusia pożegnano wakacje. Gościom Bacówki u Jagusia przygrywała kapela góralska Kotlawa. Wszyscy chętni mogli podpatrzeć, jak wyrabia się tradycyjne sery. Każdy, kto 29 sierpnia zawitał do Bacówki,
mógł spróbować wyśmienitych dań z grilla, a przede wszystkim niepowtarzalnej w smaku jagnięciny, przygotowanej na kilka sposobów. Bezpieczna droga do szkoły to cykl prelekcji prowadzonych przez bielską policję. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego bielscy policjanci rozpoczęli akcję profilaktyczno-edukacyjną Bezpieczna droga do szkoły. 1 września policjanci z drogówki odwiedzili uczniów szkoły podstawowej nr 31. Podczas inauguracji nowego roku szkolnego młodszy aspirant Bartłomiej Kapias mówił o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i poruszył kwestię dowożenia dzieci do szkoły. Przypomniał także o konieczności stosowania elementów odblaskowych. W lewo, w prawo i w lewo. Bardzo ładnie. Ja wiem, że wy to znacie i pamiętacie o tym. Pamiętajmy zawsze, żeby się... Przejście jest dla nas i przejście mamy zielone światło, przechodzimy, ale pamiętajmy, że czasem też kierowcy samochodów są roztargnieni, mają wiele problemów i ktoś może nie zauważyć tego czerwonego światła, że się ma zatrzymać i może wjechać na to przejście dla pieszych, gdzie my mamy światełko zielone, ale my jesteśmy czujni, rozglądamy się, bo mamy zielone, to zawsze musimy popatrzeć jeszcze, czy nic nie nadjeżdża i to wtedy będzie, możemy bezpiecznie przechodzić. Także ja myślę, że jeszcze nieraz się tutaj w tej szkole, bo z chęcią zawsze przyjeżdżam, się spotkamy, ja się spotkam z wami, opowiadamy sobie o bezpieczeństwie. Drodzy rodzice, ja również tutaj słowo takie Boże dla Państwa. Oczywiście pamiętajmy, jak przyjeżdżamy, wysiadamy zawsze od strony chodnika. Pamiętajmy o tym, że bezpiecznie jest wysiąść, oczywiście jeżeli przewozimy dzieci wysiadają od strony chodnika, na chodnik. Zatrzymujemy się w miejscach dozwolonych, patrzymy w lusterka, czy nic nie nawierzcha, pasy bezpieczeństwa, oczywiście foteliki i będziemy bezpieczni. Bielska policja podsumowała wakacje w powiecie bielskim. Pani komisarz, za nami 2 miesiące wakacji. I właśnie jak wyglądały te wakacje w statystykach policyjnych? Zacznijmy od ruchu drogowego. Czy było bezpiecznie na drogach? Okres wakacyjny minął w miarę spokojnie na bielskich drogach. Co prawda odnotowaliśmy 580 zdarzeń drogowych, w tym 35 wypadków, w których śmierć poniosły 3 osoby, a 35 zostało rannych. Pozostałe zdarzenia, czyli około 540, to są drobne stłuczki, drobne kolizje drogowe. Pani komisarz, okres wakacyjny to także złoty czas dla złodziei. Wyjeżdżamy, zostawiamy nasze mieszkania. Często zapominamy o tym, żeby je właściwie zabezpieczyć. Czy na naszym terenie dochodziło do licznych kradzieży? W okresie wakacyjnym policjanci podjęli blisko 3000 różnych interwencji. Były to zarówno interwencje publiczne, jak i interwencje domowe. W tym czasie zatrzymano 211 sprawców na gorącym uczynku przestępstw. Oczywiście doszło też do kilku włamań do mieszkań. Do tych włamań doszło w ciągu dnia, kiedy mieszkańcy bądź przebywali w pracy lub wyszli na krótką chwilę na zakupy. Dlatego też apelujemy do Państwa, bo to są zdarzenia z ostatnich dni, o właściwe zabezpieczenie swoich mieszkań. Uczulmy sąsiada na naszą nieobecność. Poprośmy o to, żeby zainteresował się tym, co dzieje się w naszym domu, w naszym mieszkaniu w czasie naszej nieobecności. Apelujemy też do Państwa, do mieszkańców bloków, osiedli o zwrócenie uwagi na osoby, które bez celu błąkają się w klatce schodowej na bloku. Niech ta obca osoba zwróci naszą uwagę. Najlepiej wtedy zaalarmować policjantów. Policjanci przyjadą na miejsce, wylegitymują i być może dzięki temu wylegitymują taką osobę. Dzięki temu być może uda się uniknąć włamania do mieszkania. Pani komisarz, no niestety wakacje to także czas, kiedy młodzi ludzie wpadają na różne ciekawe
pomysły. Jak to wyglądało w Bielsku-Białej i w okolicach? Czy odnotowaliście Państwo jakiekolwiek zdarzenia z udziałem osób nieletnich? W tym czasie w Bielsku-Białej w okresie wakacyjnym było w miarę spokojnie. Nie odnotowaliśmy większych incydentów, zakłóceń spokoju, w których sprawcami byłyby osoby nieletnie. Były to bardzo incydentalne przypadki, natomiast nie wpłynęły zasadniczo na poziom bezpieczeństwa w Bielsku-Białej. A jeżeli chodzi o zaginięcia lub ucieczki? W okresie wakacyjnym zazwyczaj jest tak, że wzrasta liczba ucieczek z domów osób nieletnich. W tym czasie doszło do kilku takich zdarzeń. Na szczęście w każdym z tych przypadków osoby małoletnie bezpiecznie wróciły do swoich domów. Pani komisarz, 1 września dzieciaki idą do szkoły. 3 złote zasady bezpiecznej drogi do szkoły. No jak co roku we wrześniu policjanci ruszają z akcją Bezpieczna droga do szkoły po to, aby wszystkie dzieci mogły właśnie bezpiecznie wrócić w szkolne mury. Takie 3 podstawowe zasady, których należy przestrzegać, no to pamiętajmy o tym, że należy zwrócić szczególną uwagę na to, co dzieje się wokół na ulicy. Rady dla najmłodszych to, żeby upewnić się, czy bezpiecznie możemy przejść przez drogę. Popatrzmy w lewo, w prawo, znowu w lewo, czy możemy bezpiecznie przekroczyć jezdnię. Także rady dla rodziców o to, aby edukowały swoje najmłodsze pociechy, jak bezpiecznie zachować się na drodze, jak być bezpiecznym w drodze do szkoły i w czasie powrotu do domu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wakacje już za nami. Zobaczcie, jak spędzili je nasi leśni detektywi. Rezerwat Piskorzeniec. Jedno z piękniejszych i bardziej tajemniczych miejsc w Polsce. To właśnie tam udali się nasi leśni detektywi Marta i Daniel, gnani chęcią odkrywania i poznawania świata przyrody. W eksplorowaniu bogatego świata flory i fauny Przedborskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego znajduje się rezerwat Piskorzeniec, wspomagał ich przewodnik, a prywatnie tata. Tata, jak na prawdziwego przewodnika przystało, już po drodze zdradził kilka ciekawostek związanych z tym terenem. Ale nawet on, wytrawny podróżnik i przyrodnik, nie przypuszczał, że rezerwat skrywa aż tyle niespodzianek. Tuż po dotarciu do celu nasi dzielni odkrywcy zaobserwowali lelka kozodoja, pięknie prezentującego się w blasku księżyca i zajadającego kolację. Mimo dość późnej pory żądni przygód detektywi zmusili swojego przewodnika do odbycia krótkiej wyprawy. I opłaciło się. Ekipa natrafiła na ropuchę szarą, grzebiuszkę ziemną oraz maleńką, ale głośną rzekotkę drzewną. W pobliskim akwenie wytropili szczupaka oraz piskorze, którym rezerwat zawdzięcza swoją nazwę. O poranku detektywów powitało piękne słońce oraz stado dzikich gęsi i czapli. Przygotowując się do kolejnej emocjonującej wyprawy, detektywi zaobserwowali żurawia oraz szybującego bielicha. Podczas wędrówki po lesie natrafili na mnóstwo zwierzaków chroniących się w leśnym poszyciu. Mieli okazję obserwować padalce, a wśród nich osobniki z pięknymi turkusowymi plamkami. Spotkali także wiele jaszczurek zwinek oraz żyworódek, które zajęte drzemką nie zwracały najmniejszej uwagi na obserwatorów. A jednej z nich nie przeszkadzał nawet parkujący na czubku jej nosa motyl. Łąki w rezerwacie to raj dla owadów. Detektywi znaleźli tam piękne cytrynki, pawiki, osetniki, polowce szachownice oraz bajecznie ubarwione dostojki latonie, a także rzadko spotykane dostojki laodice.
Trafili także na kilka zeschłych liści, które po bliższej obserwacji okazały się odpoczywającymi rusałkami. Nasi dzielni detektywi pragną serdecznie podziękować panu Witoldowi Sobolowskiemu z zespołu niepublicznych parków krajobrazowych z Przedborza, który umożliwił im odkrywanie tajemnic rezerwatu. Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult w końcu ustalił wysokość opłaty za korzystanie z toalety miejskiej. Za możliwość skorzystania z szaletu miejskiego przy ulicy Kopernika trzeba uiścić opłatę w wysokości 1 zł. Każdy użytkownik będzie miał 15 minut na załatwienie swojej potrzeby. Po upływie czasu drzwi toalety otwierają się automatycznie. Toaleta posiada przesuwne drzwi wejściowe połączone z elektronicznym poborem monet, muszlę ustępową z automatycznym spłukiwaniem oraz myciem, suszeniem i dezynfekcją, automatyczny podajnik papieru toaletowego, automatyczny zestaw umywalkowy z funkcją podawania mydła, ciepłej wody i suszenia rąk. W dniach 12 i 13 września w Wiśle w ramach cyklu Divers Downhill Contest odbędą się Mistrzostwa Europy w zjeździe na rowerach. W drodze po tytuł Mistrza Starego Kontynentu zawodnicy zmierzą się z wymagającą trasą na górze Stożek. W sobotę odbędzie się konkurs skoków na rowerze oraz eliminacje główne, a w niedzielę od godziny 12.30 finały zawodów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wisła.pl. Na cykl wydarzeń pod wspólnym hasłem Pożegnanie lata zaprasza w dniach 18-19 września Dom Kultury w Kętach. W piątek 18 września rozegrana zostanie międzyszkolna gra terenowa, terenowo-kolorowo, w której wezmą udział przedstawiciele kęckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Później odbędzie się impreza plenerowa i festiwal kolorów. Dzień później odbędzie się finał 5. edycji Kęckich Nocy Rokowych, a o godzinie 21.00 występ zespołu Laocze. Serdecznie zapraszamy. Zobaczmy, co tym razem przygotowało dla nas Kino Helios na najbliższy tydzień. W nowym Zwierciadle Wakacje to komedia opowiadająca o Rustim, kochającym mężu, który chce naprawić relacje z rodziną i zabiera ich do parku rozrywki. Transporter Nowa Moc to francusko-chiński film akcji. Najlepszy kurier samochodowy świata i były agent specjalny otrzymuje nowe, bardzo ciekawe zlecenie. Trzecia propozycja Heliosa to film biograficzny Straight Out Compton, opowiadający o grupie hip-hopowej NWA. A teraz czas na nasz cotygodniowy konkurs. Do wygrania są 3 podwójne zaproszenia na dowolny seans w bielskim Heliosie. Odpowiedz na pytanie, kto jest reżyserem filmu Transporter Nowa Moc? Prawidłowe odpowiedzi przesyłajcie na adres redakcja@beskidnews.pl do wtorku do godziny 12 w tytule wpisując hasło Helios. Powodzenia! Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia.